W ostatnich dniach złożył Pan ustawę mającą zwiększać emisję polskiej muzyki w programach stacji radiowych. Pojawiają się jednak głosy wśród członków Pańskiej partii, którzy nie są przekonani co do Pańskiej ustawy. Czy myśli Pan, że uda się zbudować wokół niej większość? Mam nadzieję, bo wsparcie dla polskich artystów, dla naszej kultury to rzecz ważna, można powiedzieć nasz patriotyczny obowiązek. Jeżeli chodzi o głosy, to jest jeden odosobniony. Reszta głosów jest pozytywna. Wszyscy posłowie, do których się zwróciłem o poparcie, podpisali się pod tym projektem ustawy. Bo jest to projekt po prostu dający możliwość naszym artystom po pierwsze częstszego udziału w audycjach radiowych, po drugie zwiększenia jednak też finansowania poprzez tantiemy, co szczególnie jest ważne dziś w dobie kryzysu covidowego, kiedy tych koncertów jest znacznie mniej i artyści przymierają głodem. Myśli Pan, że projekt znajdzie poparcie wśród części posłów opozycji? Mam taką nadzieję, ponieważ kultura jest ponadpartyjna, ponadpolityczna, to jest nasza kultura narodowa i tak jak mówiłem o tym już wielokrotnie, można jeździć zagranicznym samochodem, latać zagranicznym samolotem, chodzić w zagranicznych butach, no ale nie można mieć zagranicznej kultury. Dziękuję.